Siemanko, z tej strony Luke, Łukasz Truskolawski, słuchacie Wolna Mata Podcast. W każdym odcinku możecie poznać wyjątkowe postacie związane z brazylijskim jiu-jitsu oraz chwytanymi sportami walki w Polsce. Wolna Mata Podcast ubiera się w Ground Game Sportswear, stołuje się z Black Belt Nutrition oraz pije kawę od Jiu-Jitsu Coffee Rice and Roll w kubkach zaprojektowanych przez sprintproject.pl. Serdeczne dzięki. Okej, okay. Jesteśmy na antenie. Wolna Mata Podcast. Moim dzisiejszym gościem jest Zosia Szwabernowska. Cześć Zosiu. Cześć Łukasz, witam wszystkich. Tak, Zosia po raz kolejny na antenie Wolnej Maty. Bardzo się cieszę, myślę, że wszyscy się cieszymy z racji na to, że obecna sytuacja nie sprzyja, zwłaszcza w kontekstach tych, w których Zosia się specjalizuje, a mianowicie w psychologii. Tak? Zosiu, no już miesiąc niestety obecnej sytuacji za nami. Opowiadaj, jak sobie radzicie, jak żyjecie, co u was słychać? U ciebie, u Kuby i u Stefki. No wiesz co, właśnie takie mamy ciekawe odkrycie, że po raz pierwszy obchodzimy rocznicę naszego związku, ponieważ zawsze w tym czasie były Mistrzostwa Polski ADCC, Mistrzostwa Europy ADCC, zawsze cieliśmy wagę, nie wiem, musieliśmy organizować sobie treningi i tak dalej i nie było miejsca na to świętowanie i nawet nie wiedzieliśmy, jaka to jest data, gdyby nie to, że wiemy, że to są, że jakby początkiem naszego związku są Mistrzostwa Polski ADCC ostatnio w Szczecinie i wiemy, kiedy one były, to myślę, że taka celebracja związku gdzieś tam by przepadła właśnie na rzecz ciągłych zawodów. Zresztą właśnie w ten weekend by były Mistrzostwa Polski ADCC, więc pewnie dokładnie by to wyglądało tak samo. Więc w pewien sposób korzystamy z tego, że mamy więcej czasu, korzystamy też właśnie w relacjach takich z dzieckiem, spędzamy razem dużo czasu i się cieszymy. No już się trochę dostosowaliśmy do tego, co się dzieje i jak można trenować. No ja mam pełne ręce roboty, bo psychologia ma się całkiem dobrze i cały czas prowadzę konsultacje, także trochę się zmieniło, ale już się do tego przyzwyczailiśmy. No właśnie, a propos waszej rocznicy, która miała miejsce chyba kilka dni temu, wczoraj, przedwczoraj, przypomnij? Wiesz co, ona dopiero będzie, bo dopiero jak sprawdziliśmy, to się przekonaliśmy, że to jest 26 kwietnia, także szykujemy się i będziemy ją hucznie obchodzić tym razem. Jasne, i bardzo fajnie, bo napisałaś ostatnio, a propos tej rocznicy, 6 lat z tym Zwyrolem, tak? Było to bardzo, bardzo... Myślę, że trafiło w serducha wszystkich, których oczywiście znajomych, tak, ze środowiska. Bardzo ciepło się zrobiło na sercu. Oczywiście z mojej strony serdeczne gratulacje, że tak wytrzymaliście ze sobą długo, bardzo fajnie. Dziękujemy. Taką refleksję miałem a propos was, że tak naprawdę we dwójkę jesteście bardzo mocnymi osobowościami, jeżeli chodzi nawet w kontekście takim, jak to widzimy tutaj poprzez, wiesz, scenę jiu-jitsu, bardzo, bardzo duży wkład dajecie w środowisko, w to, co się dzieje, w rozwój jakby BJJ. I opowiedz, jak się wzajemnie uzupełniacie i czy to na przykład te wasze największe sukcesy sportowe i życiowe, które odnosicie, to jest zasługa jakby tej drugiej osoby, która jest obok. Wiesz co, na pewno, bo nawet wydaje mi się, że życie na kwarantannie jest zupełnie inne, kiedy jesteś z kimś, kto cię wspiera i kto ci pomaga. My się wspieramy od samego początku. Na początku też to wszystko było wspólne, bo ja uczestniczyłam w organizacji zawodów, ale gdzieś tam potem troszeczkę się rozjechaliśmy, jeżeli chodzi o nasze biznesplany. Ja poszłam mocno w stronę psychologii, ale Kuba też jest tym zainteresowany, no bo psychologia sportu dotyczy tak naprawdę każdego zawodnika, więc on się też interesuje, wspiera mnie i pomaga mi się realizować. Niektóre rzeczy mogę na nim sprawdzać, pokazywać mu nagrania i wiem, że fajnie oceni efekt tej pracy. A w drugą stronę Kuba poszedł mocno właśnie w organizację, w struktury i w to, żeby rozprzestrzeniać, szerzyć i promować jiu-jitsu na znacznie szerszej arenie niż tylko to nasze podwórko jiu-jitsu, więc myślę, że z tego będą naprawdę fajne rzeczy. Ja jestem strasznie zajarana tym, co on robi. No i podobnie tak jak kiedyś, ja takie mam porównanie kwarantanny do swojej ciąży, bo wtedy też nie mogłam trenować i po prostu zajęłam się innymi rzeczami, które sprawiały, że się cały czas rozwijałam i wróciłam w naprawdę świetnej formie umysłowej przede wszystkim po ciąży do zawodów. I Kuba też teraz właśnie wchodzi w taki okres intensywnej pracy nad strukturami,
nad promocją, więc myślę, że wyniknie z tego coś naprawdę fajnego. Czyli wniosek jest taki, że Kuba powinien być gościem chyba następnej Wolnej Maty, żeby nam to rozjaśnić. Super pomysł. Super pomysł. Myślę, że tak powinno być. Tak, Zosiu, wracając do początku roku 2020, to zaczęło się dla ciebie oczywiście bardzo, bardzo dobrze. Zajęłaś pierwsze miejsce w Lizbonie na Mistrzostwach Europy. Nie pomyliłem się? Nie, tak. To był dobry sezon. Dobry sezon, właśnie chciałem powiedzieć, że niekończące pasmo się sukcesów tak, do kwarantanny. Potem podwójny medal na Mistrzostwach Świata w grapplingu. Zosiu, chciałoby się po prostu, na usta sunie się pytanie, how, jak cały czas udaje ci się utrzymać taką formę? Wszyscy wiemy, że mnóstwo nakładasz na siebie obowiązków, cały czas jesteś aktywnie uczestniczysz w wychowaniu Stefci, która też jest wszechobecna w środowisku i też cały czas gdzieś tam się przewija. Cały czas praktykujesz szkolenia, tak, i coraz więcej jest twoich warsztatów, jeżeli chodzi o pracę z młodymi zawodnikami, to nie tylko w brazylijskim jiu-jitsu. Jak w tym wszystkim znajdujesz czas na treningi dla siebie? Jak wygląda taka codzienna rutyna tej Zosi, która musi przyjść na matę i przeorać swoje i przerobić swoje techniki i po prostu wyłączyć się z trybu tej aktywnej mamy, aktywnej pani psycholog do miejsca, w którym tak naprawdę jesteś no jednym ze zwierząt w dżungli, wiesz o czym mówię, tak? Jak przyjdziesz na matę. Nie jesteś tylko ty i twoje jakby i twoje zajęcia, tylko już stajesz się częścią pewnej całości i musisz się jakby dostosować pod to wszystko. Jak ci się udaje to jakby pogodzić? Wiesz co, ja mam ogromną motywację, bo dla mnie tak naprawdę bardzo jeszcze wiele rzeczy zostało do osiągnięcia w jiu-jitsu i to te osiągnięcia mnie, znaczy nawet nie osiągnięcia, bo mi nie chodzi gdzieś tam o medale czy o tytuły, tylko o chęć rywalizacji po prostu na najwyższym poziomie, bo tak jak wszyscy wiedzą, w jiu-jitsu jest ten podział na pasy i tak naprawdę no to mam medal mistrzyni Europy w brązach, ale to nie znaczy, że jestem najlepsza w Europie, więc po prostu cały czas gdzieś tam szukam takiego mierzenia się z tym światowym poziomem. No bardzo żałuję, że nie pojadę na Worldsy teraz sprawdzić się, bo taki był cel, gdzieś tam właśnie złoto na Mistrzostwach Europy w Lizbonie, złoto w Rzymie wcześniej. I powiem szczerze, że moja pewność siebie była na wysokim poziomie i byłam gotowa rywalizować o to najwyższe trofeum na Mistrzostwach Świata. No ale cel zostaje przełożony, też właśnie dzięki psychologii jestem w stanie to sobie jakoś teraz poukładać i zastanowić się, co mogę teraz robić, żeby gdzieś tam ten światowy poziom łapać. No i nie wiem, czy z racji tego, co się teraz dzieje, nie skupić się na DCC, które troszeczkę gdzieś tam mi odpłynęło z racji tego, że to będzie, no dopiero w maju będą kwalifikacje, ale mam tyle do nadrobienia, jeżeli chodzi o grę pod ADCC, że no słyszysz to jest cały czas dla mnie motywacja, cały czas się chcę rozwijać, cały czas chcę szukać jakichś nowych technik, które mi umożliwią to, żeby po prostu dawać fajne walki i walczyć o swoje marzenia. Nakręca mnie strasznie to, że właśnie pracuję jako psycholog, że te rzeczy, których uczę, sprawdzam na sobie, mogę na zawodach wykorzystywać jakieś nowe triki, a potem, kiedy jestem ze swoimi podopiecznymi na konsultacjach, mogę się posłużyć przykładami po prostu z pola bitwy, prawda? Bo to widzę, że nawet jeżeli opowiadam komuś o stresie, którego doznawałam na zawodach, komuś, kto nie jest związany ze sportem, to do ludzi to po prostu trafia, więc ja mam świetny materiał do tego, żeby właśnie pracować jako psycholog sportu. To wszystko mnie strasznie nakręca. No do tego oczywiście cały taki sportowy styl życia, no bo Kuba nie uniemożliwia mi tego, żeby trenować, tylko razem ze mną tworzy takie warunki, w których możemy trenować, więc to wszystko po prostu wszystko gra, ale ciężko na to pracujemy, także bez ciężkiej pracy, bez zaangażowania i bez tej motywacji myślę, że niczego by nie było. No tak, wspomniałaś o osiągnięciach i o tym ładnie powiedziałaś na początku, że to nawet nie chodzi o jakieś tam medale czy pierwsze miejsce, że to nie jest najważniejsze. A ostatnio gdzieś znalazłem pod jednym z twoich wpisów komentarz Jarka, senatora, który napisał, że to nawet nie medale, ale tak naprawdę twoją największą zasługą
jest popularyzacja BJJ w Polsce, tak? To, co robisz na chwilę obecną, myślę, że jest bardzo, bardzo ważnym fragmentem, który jestem pewien, że za jakiś czas będzie zbierał swoje owoce, tak? Ponieważ jesteś w stanie popularyzować ten sport nie tylko właśnie poprzez wyniki i nie tylko poprzez prezencję i aparycję, bo to też, jak wiesz, jest bardzo ważne, tak, jeżeli chodzi o media, ale poprzez to, że jakby wiesz w jaki sposób można cały czas się, że tak powiem, rozwijać. Wiesz co, to ja się cieszę, bo jiu-jitsu jest tak wspaniałym sportem, że im więcej ludzi będzie znać ten sport i spróbuje, tym lepiej, no bo z tego naprawdę wynika bardzo wiele dobrego i wydaje mi się, że to właśnie ta pasja nasza wspólna sprawia, że ludzie też są tym zainteresowani, no bo gdybyśmy nie byli takimi pasjonatami, no to po urodzeniu dziecka pewnie już bym nie wróciła do tego sportu, a zauważyłam, że po prostu to może być inspirujące i że to jest naprawdę, naprawdę fajne to wszystko, co robimy, więc cieszę się, że ktoś to zauważa, cieszę się, że możemy popularyzować ten sport, no i mam nadzieję, że właśnie jak najwięcej dobrego z tego będzie wynikać, także no ale to nie tylko my, prawda? Jest tyle świetnych ludzi w jiu-jitsu, którzy pokazują, jak można ćwiczyć, nawet teraz w trakcie tej kwarantanny. No ja się strasznie jaram, jak ludzie właśnie wrzucają jakieś filmiki, starają się motywować. No Adam Wardziński robi bardzo fajną robotę, taką bardzo zawodniczą, prawda? Bo on na swoim profilu pisze dużo takich przemyśleń właśnie związanych z utrzymaniem motywacji zawodniczej, ale nie tylko motywację zawodniczą, tak naprawdę można z tego czerpać, więc środowisko jest fajne i oby jak najwięcej po prostu osób to zauważyło i żeby nam się żyło z tym jiu-jitsu jak najlepiej, prawda? No właśnie, wiesz, zastanawiam się a propos tej motywacji, jak sytuacja ma się w środowisku naszych trenujących dzieciaczków, bo z tego, co wiemy, oczywiście pracujesz też z młodzieżą, organizujesz też warsztaty nie tylko dla dzieciaków, ale też dla rodziców i zastanawiam się, jak właśnie, wiesz, wpływa ta cała kwarantanna i ten okres takiej przerwy intensywnej od treningów na właśnie młode umysły. No wiesz co, ważne jest to, żeby młode umysły podtrzymywać w tym zainteresowaniu sportem, no bo może się zdarzyć, że jeżeli ktoś przestanie trenować i zupełnie straci kontakt na przykład ze swoją grupą, no to po prostu, nie wiem, znajdzie inną zajawkę, hulajnogę, cokolwiek, nie? Więc do trenerów na pewno ważne jest to, żeby utrzymywać takie zaangażowanie społeczne, nie wiem, robić jakieś akcje, wspólna pizza online'owa czy coś takiego, no to na pewno bardzo, bardzo poprawi no przede wszystkim też jakość życia ludzi teraz i też taką przynależność do tej swojej grupy, do tego klubu. Myślę, że na to warto teraz zwrócić uwagę. Zresztą znalazłem ostatnio, a propos już takich stricte metod, które stosujesz przed zawodami. A propos tego, że zamieniasz się w Storm z X-Menów. Mm-hmm. Bardzo mnie to urzekło. Jest to oczywiście gdzieś teraz może wyniesione poza kontekst, ale aczkolwiek sobie przypomniałem i po prostu nie chciałbym tego stracić, tak? Czy możesz rozwinąć tą anegdotkę? No wiesz co, anegdotka składa się oczywiście z... Jest ktoś, kto wywołał tą wizualizację i to jest nasz trener kadry Piotr Bagiński. No nie jestem pewna, na ile mogę tutaj dokładnie przytoczyć jego słowa, bo są to przekleństwa zachęcające do walki, ale trener powiedział do mnie kiedyś, że kiedy podeszłam do niego i poprosiłam o jakieś słowo wsparcia przed zawodami, no to trener powiedział, że ja tutaj nie przyszłam kiziać się i miziać, czy gdzieś tam, nie wiem, walczyć o wynik, tylko mam wpaść jak burza i zrobić no. I z tego się jakoś tak pojawiło, no ponieważ Storm była taką postacią, którą bardzo lubiłam. Gdzieś tam jarałam się takimi zjawiskami pogodowymi, które ona wywołuje. I szczerze mówiąc, to się pojawiło jakby samo z siebie w tamtej chwili, że właśnie przypomniałam sobie tą Storm i po prostu wprowadziłam sobie taką wizualizację, która już teraz jest ze mną na każdych zawodach. Tego uczę też wszystkie osoby, które robią ze mną treningi mentalne.
i ta postać po prostu pomaga mi się maksymalnie skoncentrować, wejść w stan, którego potrzebuję do walki, czyli właśnie pewność siebie, wiara w zwycięstwo, wiara w swoje umiejętności, nawet takie trochę no, powyżej zwykłych umiejętności, prawda? Jak o tym opowiadam na warsztatach czy na konsultacjach, to ludzie widzą, że w ciągu jednej chwili zamieniam się w wojowniczkę. To jest po prostu takie umysłowe przeniesienie mnie w ten moment, kiedy mam zaraz wyjść na matę i to jest zajebiste. Powiem ci szczerze, naprawdę to lubię, no bo po prostu czuję flow i wiem wtedy, że to jest coś, w czym jestem po prostu najlepsza, czyli właśnie opisywanie tych zjawisk psychologicznych na podstawie jakichś własnych doświadczeń. No a przy okazji kocham walczyć, więc to jest podwójnie fajne, a jeszcze łącząc to z tym, że są ze mną ludzie, którzy chcą mnie słuchać, którzy przychodzą na warsztaty psychologiczne i są tacy otwarci, dzielą się swoimi doświadczeniami, no to jest po prostu taka energia właśnie na przykład na warsztatach, które się nie da się opisać tego słowami. Wiesz co, mi się tak naprawdę bardzo podoba fakt, że psychologia sportu zaczyna być coraz lepiej tak naprawdę rozumiana w naszym środowisku i że powoli zaczyna być od niej odpięta łatka tego wszechobecnie hejtowanego coachingu, tak? No oczywiście wiesz, jakby coaching sam w sobie według mnie nie jest zły, nie jest złym elementem, że ktoś sprzedaje ci techniki, jak pozytywnie myśleć o czymś, jak osiągnąć sukces, tylko kilka osób niestety poddało to takiemu bardzo złemu procesowi profanacji, tak? Oczywiście wiesz, internet dużo wyśmiewa, internet dużo hejtuje, aczkolwiek wydaje mi się, że w momencie, w którym zaczynamy czerpać jakieś takie wzorce i techniki od osób, które robią to w sposób umiejętny i które przekazują to z pewną pasją, tak jak na przykład ty to robisz, to sposób patrzenia na psychologię sportu już o wiele bardziej się zmienia. Ja podam ci też na swoim przykładzie. Od kilku lat tak naprawdę bardzo, bardzo mocno gdzieś tam motywacyjnie na mnie działają podcasty, tak, u Joe Rogana, jak słucham. Oczywiście nie słucham wszystkich, bo jakby zawsze staram się odpalać, jak znajdę tam kogoś, powiedzmy, ze świadka MMA czy coś, ale zawsze z takiego jednego podcastu minimum 3-4 refleksje mogę wyciągnąć takie, które gdzieś tam mnie pchną do tego, żeby działać dalej, tak? I tak naprawdę uważam, że bardzo fajnie, że pojawiła się jako taki wzorzec, który może trochę w zamknięte głowy zbić to, że psychologia sportu to coś więcej niż tylko wiesz, jesteś zwycięzcą. Wiesz co, no moim zdaniem dużą robotę też robią sportowcy, tacy, którzy opowiadają o swoim przygotowaniu właśnie psychologicznym, o tym, co czują w trakcie zawodów, o tym, że no na przykład nie boją się mówić o tym, że się stresują albo że się, nie wiem, boją o kontuzję. No to jest świetne, bo to pokazuje ludziom, że nie należy się tego wstydzić i że to jest normalne. Ja mam taki troszeczkę żal do systemu, że ta wiedza, którą ja mam, jest troszeczkę tajemna, no bo ja się musiałam wyedukować, pójść na studia podyplomowe i taką wiedzę posiadam teraz i ona mi naprawdę ułatwia życie w różnych sytuacjach, kiedy potrzebuję poradzić sobie ze stresem, kiedy mam jakieś wystąpienie, kiedy, nie wiem, emocje sprawiają, że postępuję nie tak, jak bym chciała, kiedy jest mi się ciężko czegoś nauczyć, nie wiem, rozprasza mi się uwaga. Te wszystkie rzeczy jesteśmy w stanie wypracować i no, nie do końca rozumiem, czemu się uczymy niektórych rzeczy w szkole, które nam są niepotrzebne, a nie uczymy się takich umiejętności miękkich, to się nazywa właśnie tych psychologicznych. Myślę, że nie wiem, no, egzamin maturalny na przykład w moim wydaniu by wyglądał zupełnie inaczej, gdybym była tak przygotowana jak teraz, bo ja teraz po prostu wiem, jak sobie radzić z takimi ciężkimi emocjami, a kiedyś, nie wiem, no po ciężkim dniu myślałam, żeby sobie otworzyć butelkę wina wieczorem, więc to jest jakby zupełnie inna jakość życia się z czegoś takiego robi, prawda, bo to pozwala budować pewność siebie nie tylko na macie, ale po prostu taką życiową. Ja się czuję teraz zupełnie jak inny człowiek dzięki temu, w jaki sposób pracuję ze sobą, ale to wymaga wiedzy, to wymaga praktyki, także no mam nadzieję, że
system będzie tak wyglądać, że coraz więcej dzieciaki się będą uczyć tego typu umiejętności, ale tutaj też bardzo fajną robotę robią właśnie świadomi trenerzy, trenerzy, którzy się uczą psychologii, którzy wiedzą, jak z dzieciakami pracować. No to też owocuje, prawda? Te dzieciaki potem będą lepiej przygotowane do każdego rodzaju stresu, presji, dzięki temu, że trenują sport. Tak, Zosiu, a czy według Ciebie po tym okresie, który mamy teraz, po tej całej kwarantannie i zamknięciu w domu, ludzie wrócą nawet do pracy, nie mówię koniecznie do treningów, ale do takiego życia normalnego, bardziej zmotywowani i świadomi, czy raczej w drugą stronę? Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, bo takie osoby, z którymi ja pracuję, no to staje na głowie, żeby ta motywacja była zachowana, także i ludzie też mają różne okresy naturalne, bo to nie jest tak, że my cały czas musimy być zmotywowani. Zdarza się, że są jakieś takie kryzysy motywacji i to jest zupełnie okej. Ciężko mi powiedzieć, jak to wygląda u osób, które nie są tak bardzo wkręcone w sport. Właśnie się z Kubą zastanawialiśmy, czy nie wiem, czy po tym okresie kluby upadną, no bo właśnie nie będzie zainteresowanych, bo ludzie na przykład mogą się bać chodzić do takich miejsc jak siłownie, mimo że już będzie po wszystkim, prawda? Czy takie ostatnio Kuba mi opowiadał o takim badaniu z kibicami, którzy powiedzieli, że nawet jeżeli będą otwarte stadiony, to nie chcą chodzić na mecze piłkarskie, także to już jest jakaś różnica, więc wiesz co, no ciężko mi powiedzieć, ja mam nadzieję, że jednak ludzie tęsknią za tą dyscypliną, którą uprawiają i jak się tylko będzie dało, to po prostu rzucą się z powrotem na swoje dyscypliny i będą doceniać właśnie to, że mogą to robić. No ja też taki post rzuciłam jakiś czas temu na temat powrotu po ciąży, no to jest, mam filmik z tego pierwszego treningu i po prostu mi się tam usta cały czas rozszerzają w uśmiechu i tego się nie da opisać, nie? Właśnie jak coś ci zabiera możliwość robienia tego, co kochasz i potem możesz wrócić. No mega się to docenia, dla mnie to było fantastyczne i wszystkim tego życzę, żeby dokładnie tego samego doświadczyli teraz wracając na matę. No tak, ja mam wrażenie, powiem ci, że jednak duża część osób rzuci się z powrotem do tej takiej aktywności fizycznej. Mam nawet wrażenie, że pewna ta jakby legalizacja jakby powrotu do życia spowoduje nam taki wrzesień lub styczeń, który mamy zawsze na sekcjach i w miejscach aktywności fizycznej, że po prostu ludzie będą chcieli jak tylko mogli korzystać z tej takiej wolności, jak najwięcej się gdzieś tam ruszać. W przypadku BJJ chyba możemy być o to spokojni z racji tego, że BJJ nie jest takim stricte sportem, tylko jest mega zajawką, tak? Ludzie po prostu tego łakną, ludzie tego potrzebują, bo wiedzą, że to jest raz, że jest wentylem bezpieczeństwa i takim regulatorem stresu, no a dwa, że jak nie przyjdę na trening miesiąc, dwa, potem przyjdę, to koledzy mnie dojadą, no. Taka odgórna motywacja, że po prostu potem im dłużej zwlekam, tym potem trudniej będzie wrócić, tak? Jednak. To prawda, chociaż no właśnie wydaje mi się, że też się mogły pojawić takie alternatywne źródła przyjemności sportowej, no właśnie jak, nie wiem, no hulajnoga, rower, bieganie i tak dalej, także myślę, że też kluby muszą pamiętać o tym, że ludzie też no gdzieś tam konkurencyjne rzeczy mogą chcieć uprawiać, więc może ważne jest to właśnie, żeby robić jakąś reklamę, żeby zachęcać, żeby pokazywać te drille, solo i tak dalej. Wydaje mi się, że to na pewno zrobi robotę, no bo zakładanie, że osoby, które trenują powiedzmy, nie wiem, dwa razy w tygodniu albo rekreacyjnie, że oni na pewno wrócą, no to na tym można się przejechać. Nie wiem do końca, jak jest, no bo ja sobie nie wyobrażam życia bez jiu-jitsu, prawda? Ale no właśnie to jest taka niewiadoma dla mnie troszeczkę, szczerze mówiąc, jak to będzie po powrocie. Nie mówię o tych zawodnikach, którzy płaczą codziennie, że maty są zamknięte, prawda? Ale właśnie o tych osobach, które robią to bardziej rekreacyjnie. No właśnie, a dzisiaj miałem taką refleksję rano i stwierdziłem, że zapytam się ciebie o to. Jak, może nie to jak to nazwać, ale... Czy jest coś takiego, że po przerwie spowodowanej jakiejś, powiedzmy, czy po takiej jakby brak motywacji, który był spowodowany przez dłuższą przerwę, może zadziałać na nas pozytywnie lub negatywnie, tak? I teraz chciałem się jakby wiedzieć, od czego to zależy, wiesz, jakby dłużej nie trenujemy, to też wziąłem jakby na swoim przykładzie, bo teraz jakby
miałem tydzień przerwy totalnie, jakby nic nie robiłem totalnie i na święta dużo żarłem i psychicznie też jakby niekoniecznie byłem w dobrej formie. I teraz jakby pierwszy dzień się wróciłem i stwierdziłem, od czego to zależy, że powiedzmy chce mi się lub mi się nie chce, że tam jakby ta przerwa nie piętnuje jeszcze bardziej mnie, czyli jakby o Jezu, już nie chce mi się, to już w ogóle nie pójdę, czy jakby ta przerwa działa na mnie tak pozytywnie, że o nie, już muszę się wziąć. Wiesz, o czym mówię? Wiem, ale wiesz co, Luke, to jest taka rzecz bardzo indywidualna, bo są osoby, dla których sport jest po prostu wbudowany w życie i jakby zakazano jiu-jitsu, no to i tak byś coś innego musiał robić, no bo to podejrzewam, że jesteś właśnie taką osobą, która po prostu musi uprawiać sport. Natomiast no to jest bardzo indywidualne. Mnie motywuje to, że cały czas mam jakieś cele i tak naprawdę nawet jeżeli nie trenuję na macie, no to właśnie rozwijam mental, uczę się jak się uczyć jiu-jitsu, to teraz jest taka moja nowa zajawka. Właśnie przerobiłam taki duży kurs o zdolnościach poznawczych, o tym jak kierować uwagą, jak wzmacniać swoją pamięć i opracowuję to właśnie pod kątem uczenia się technik w jiu-jitsu. To zresztą też było jedno z pytań, które dostałam na Grappler Info. Także wiesz, no niby nie chodzę na matę, ale uważam, że to jest ogromny krok w tym, żeby się rozwinąć, żeby właśnie wiedzieć, w jaki sposób się uczyć. Także można robić bardzo wiele rzeczy i to, że nie trenujesz, też wcale nie znaczy, że w pewien sposób nie polepszasz jakoś siebie, no bo nie wiem, być może masz jakieś kontuzje, być może pracujesz nad rozciąganiem, regenerujesz się lepiej, to też będzie wpływać na to, że nie wiem, może ci się trenować potem lepiej. No oczywiście, jeżeli zupełnie się nie ruszamy i zupełnie olewamy sport, no to nie oczekujmy, że ten powrót będzie łatwy, bo jiu-jitsu nie jest łatwym sportem i po prostu to będzie masakra. Jak sobie myślę o, no ja akurat trenuję z Kubą, teraz zaczęliśmy właśnie robić normalne walki, mamy pierwszy trening, taki zwykły trening za sobą, no bo wcześniej tylko drillowaliśmy i powiem wam, że leżenie pod Kubą na kwarantannie nie jest dla mnie przyjemnością. Ale tak sobie myślę, że przygotuje mnie na przykład na walkę z Fion Davis, która jest taka fizyczna, ma mocne biodra i pcha się do przodu, tak, że potem jest w stanie wyłamać rękę Bi, więc myślę sobie właśnie o tym, że Kuba jest taką Fion. A to tak. Kuba musiałby też założyć perukę na siebie i dać mocny makijaż czarny na oczy jeszcze, powiedz, niech to zrobi takie tysiące. No wiesz co, tak. Powiedział, że zacznie przychodzić na drugą stronę, żeby być jak Fion, więc może już bez peruki tym razem. No tak, wiesz co, wracając jeszcze do tego tematu jakby rozwoju w domu, to ja wziąłem sobie trochę do serca i tak sobie zacząłem rozkminiać. Po podcaście z Gordonem, który był wcześniej na Flow Grappling, tam był odcinek z Craigiem Jonesem, jeżeli nie widzieliście, to sprawdźcie, w którym jakby Gordon mówił, że podczas tej kwarantanny, jakby siedzenia w domu, dużo czasu spędza właśnie nad tym mentalnym aspektem, który jest tak naprawdę mega, mega trudny na takim najwyższym poziomie i dał takie porównanie, że jest bardzo dużo zawodników na mega najwyższym poziomie, którzy potrafią się zajeżdżać po 2-3 godziny na macie fizycznie, naprawdę napieprzać, a jeżeli chodzi o taką pracę mentalną, to nie potrafią spędzić pół godziny lub godziny dziennie na tym, żeby analizować mecze i rozkminiać, wiesz, jakby rozkminiać te różnice od strony mentalnej. I sobie z drugiej strony tak pomyślałam, że rzeczywiście to jest najlepszy czas chyba na to, aby móc jakby cały czas tą swoją percepcję i jakby sposób pracy mentalny na jiu-jitsu po prostu ulepszać. I teraz jedną z metod, którą zaczynam stosować sobie, powiedzmy, dopiero od niedawna, jest znalazłem coś takiego jak 5 zadań do wykonania na dziś. Nie wiem, czy znasz tak. Tak, i bardzo, znaczy nie mówię, że to mi pomaga, nie widzę jeszcze jakichś tam mega rezultatów tego, aczkolwiek zadanie jest proste, znaleźć sobie 5 zadań jakby na cały dzień, w których zakresie jest stan ducha, stan konta i stan ciała, tak, w ten sposób. I w zależności od tego, nad czym tam powiedzmy chcesz się skupiać, jeżeli stan ciała, to powiedzmy, wiesz, 3 zdrowe posiłki, 3 litry wody i joga, tak? Jak stan ducha, to powiedzmy medytacja, 4 zadanie i stan konta, powiedzmy tam podcast z Zosią, tak? Hipotetycznie. Tak, wiesz,
tam jakoś usprawniać te swoje projekty. I gdzieś tam znalazłem ostatnio tę technikę, nie wiem, może komuś przypasuje i staram się jakby ją stosować. I wydaje mi się, że takie planowanie właśnie sobie teraz w ciągu dnia jakichś takich małych rzeczy, nie mówię nie tylko teraz, ale potem jak już wrócimy do rzeczywistości, może się naprawdę w coś fajnego obrócić. No wierzę teraz w zbawcze działanie medytacji, bo gdzieś tam ją kiedyś odpuściłem w życiu, przestałem ją robić, wcześniej ją robiłem, bardzo mi pomagała. Teraz ją odpuściłem i wcześniej odpuściłem, jakby teraz znowu zaczynam wracać sobie do tych krótkich takich sesji z oddychaniem i na razie po kilku dniach jestem zadowolony, szczęśliwy. No medytacja naprawdę fajnie wpływa na naszą głowę. Jeżeli chodzi o planowanie i cele, to jest coś też, na czym się teraz bardzo skupiam, bo odkryłam, że to naprawdę jest trudne w taki sposób konstruować cele, żeby je wykonać, żeby się gdzieś tam nie zrazić. Mam taką historię, którą opowiadam też właśnie na zajęciach. Kiedyś sobie zrobiłam taką listę rzeczy, które bym chciała osiągnąć. Po kilku latach znalazłam tą listę i wszystko było zrealizowane. I to było takie fajne, czułam się tak dobrze. No i napisałam nową listę. I gdzieś tam po roku też zajrzałam do tej listy i przeżyłam taki szok, bo nic nie było zrealizowane, żadnej z tych rzeczy nie osiągnęłam. To były też właśnie takie finansowe cele, gdzieś tam wyjazd do Ameryki, treningowy, na zawody i tak dalej. No generalnie jedna wielka klapa. No i straciłam zupełnie motywację do tego, żeby sobie takie cele zakładać, no bo jeżeli nie potrafię ich zrealizować, no to było naprawdę taki strzał w pewność siebie, bym powiedziała psychologicznie. Logicznie. No ale okazało się, bo ostatnio sobie o tym przypomniałam, kiedy analizowałam jakiś tam, nie wiem, budżet swój powiedzmy i zorientowałam się, że osiągnęłam ten cel, tylko rok później, czyli ten cel po prostu był, te cele były za trudne. I tam nie było celów pośrednich, czyli ja nie mogłam się wzmocnić tym, że nie wiem, że na przykład, nie wiem, jakiś pułap finansowy niżej osiągnęłam, no bo tego po prostu nie zapisałam, nie? I to mnie tak zdemotywowało. Tak, więc to jest też ważne, żeby te cele właśnie były takie, żebyś sobie mógł odhaczać je, nie? Właśnie codziennie coś zrobisz, odhaczasz i to mega wzmacnia, pozwala nam wierzyć w to, że potrafimy coś osiągnąć. No to jest taka rzecz, która dzięki temu, że realizujesz małe cele, po prostu buduje pewność siebie, która jest potrzebna do wszystkiego. Jeżeli chcesz działać pod presją, radzić sobie ze stresem, podstawa to jest praca nad pewnością siebie i właśnie to ci to daje. Więc naprawdę polecam. To, o czym mówisz, może być 5, może być, nie wiem, no ja sobie robię listę po prostu rzeczy do zrobienia w tygodniu i naprawdę ptaszek postawiony przy zadaniu jest po prostu fantastycznym uczuciem, więc polecam jak najbardziej pracować z celami, ustalać sobie co mamy do zrobienia na jakiś dzień w różnych dyscyplinach, tak jak powiedziałeś. Tak, właśnie, wiesz, urzekło mnie najbardziej w tej metodzie, gdzieś tam też w jakimś podcaście tego to znalazłem, całą koncepcję. Właśnie ten podział, wiesz, na stan ducha, stan ciała i stan konta, czyli generalnie te jakby trzy najważniejsze rzeczy, które jakby, w których możemy się jakby rozwijać, tak? Czyli jakby rozwijać swoje zdrowie, jeżeli chodzi o ciało, o ten stan ducha, czyli mental, o którym mówimy. No i oczywiście zadbać jeszcze o to, żeby rozwijać się finansowo, bo wiadomo, jeżeli te trzy stany będziemy mieli zaspokojone, no to będziemy szczęśliwi, tak? Tutaj nie ma co mówić. Dobrze. Czas najwyższy, abyśmy przeszli do naszych słuchaczy, którzy oczekują już z pytaniami jakiś czas dłuższy. Tak, jakiś czas temu daliśmy możliwość słuchaczom, czytelnikom Grappler Info do zadania pytań. I babskie jiu-jitsu jeszcze, tam też były pytania i te pytania też pochodzą z tej stronki. Tak, dokładnie. I dzisiaj na te pytania sobie tutaj odpowiemy i pogadamy. Ja tutaj mam listę, więc po kolei chyba będziemy lecieli, tak? To wiesz co, ja podzieliłam te pytania też na takie działy. Chciałabym zacząć od pytania o konsultacje wideo. To jest pytanie takie troszeczkę komercyjne, powiedzmy, z mojej perspektywy. I konsultacje wideo, czy są tak samo dobre jak na żywo? Wydaje mi się, że tak. Że jeżeli o to chodzi, no to wiadomo, że jeżeli sobie ktoś słucha podcastu na przykład, no to jest zupełnie inna forma pracy, ale czegoś się można nauczyć. Natomiast jeżeli rozmawiamy z kimś online'owo, no to
Moim zdaniem taka forma pracy jest naprawdę skuteczna, bo ktoś siedzi u siebie w domu i czuje się komfortowo. To mi się szczególnie sprawdza w pracy z dzieciakami i z młodzieżą. No po prostu widzę, że kiedy przychodzą do mnie do gabinetu, jest zupełnie inna mowa ciała, postawa i właśnie taka otwartość, niż kiedy siedzą u siebie w swoim własnym pokoju. Także polecam próbować takie rzeczy w formie online'owej. Ja nawet z ludźmi z Warszawy pracuję online, bo jak wiadomo, w Warszawie są korki i odległości i po prostu nie każdemu się chce jechać, więc tak, jeżeli chodzi o pracę online, myślę, że jest okej. Dobrze. Polecimy sobie następne pytanie. Jesteś, Zosiu, ze mną? Jestem, słyszę dobrze. Dobrze. To przejdziemy teraz sobie do działu zawody, tak? Mhm. Dział zawody. Jak poradzić sobie z pustką w głowie podczas zawodów? Na treningach potrafię wykrzesać z siebie 120%, pamiętam techniki, ataki, podczas zawodów wychodzę do walk bez stresu, ale też bez agresji. Jakby na zbyt dużym luzie. Przez to moje ciało nie jest w stanie dać siebie wszystkiego. 5 lat temu jak wchodziłem na matę do klatki, to chciałem zabić, a teraz tak jakbym był nijaki. Wiesz co, to jest świetne pytanie, które bym przytoczyła je w momencie, w którym omawiałabym stres, bo czasami zawodnikom się wydaje, że stres nie jest potrzebny, ale właśnie ten stres jest potrzebny do tego, żeby się zmobilizować i tak naprawdę odpowiedź na to pytanie jest bardzo złożona, no bo po prostu wymaga treningu mentalnego. Czasami zapominamy o tym, że trening ma być jak najbardziej zbliżony do zawodu, więc jeżeli na treningu nie stwarzamy sobie takich pozorów rywalizacji, że właśnie w głowie, bo to chodzi przede wszystkim o to, co mamy w głowie, jeżeli w głowie zakładam, że to są moje Mistrzostwa Europy, na które zaraz mam jechać, no to od razu to moje pobudzenie jest wyższe i od razu szykuję się na te Mistrzostwa Europy w jakiś sposób, bo przybliżam sobie to pobudzenie. Dzięki temu, że myślę o tych zawodach, o tym, że jestem na zawodach, mam podobne emocje. I właśnie to jest niesamowite też w zapamiętywaniu, że jeżeli uczysz się czegoś, to taki był świetny przykład, że jeżeli uczysz się czegoś po pijaku, to łatwiej ci sobie to będzie przypomnieć, jak będziesz pijany. I tak samo będzie też z treningiem. Jeżeli uczysz się walczyć z taką adrenalinką związaną z tym, że to jest rywalizacja, że to są zawody, no to potem też łatwiej ci będzie wydobyć te umiejętności na zawodach, czyli warunki treningowe po prostu muszą przypominać zawody w jakiś sposób. Może to być w naszej głowie, możemy poprosić sparring partnerów, słuchajcie, nie wiem, dajcie teraz full z siebie, przygotowuję się do zawodów, chcę, żeby to był mój finał. Ja sobie na przykład układam walki przed zawodami od powiedzmy najłatwiejszej do najtrudniejszej. Szukam osób, z którymi jest mi ciężko, które są gdzieś tam powiedzmy zbliżone warunkami fizycznymi, no bo to też wiadomo, że już przed zawodami staram się nie walczyć z chłopakami tam 80 parę kilo. No i po prostu stopniuję to sobie, czyli robię sobie taki system pucharowy na treningu. Proszę trenera, żeby ustawił walki na takie same długości, jak mam na zawodach. Także to jest po prostu przygotowanie do zawodów na treningu. To taka pierwsza rada, która mi przychodzi do głowy. A robisz sobie absoluto czasami? No z Kubą tutaj teraz sobie robimy finał absoluto. I chyba nawet puścimy live'a z tego, bo to są takie jaja. Super, na pewno obejrzymy. Dobrze, następne pytanie, jeżeli chodzi o kwestie zawodów, to jest jak poradzić sobie ze stresem przed zawodami? Co robić bezpośrednio przed wyjściem do walki, a czego unikać i jakie metody stosować? No tutaj to jest też oczywiście takie rozbudowana by była odpowiedź i niejedna konsultacja na ten temat, no bo przede wszystkim trzeba wiedzieć, na czym się koncentrować. Należy się koncentrować na tym, na co mamy wpływ, czyli koncentrowanie się na drabince. Mamy wpływ na drabinkę? Luke, to pytanie do ciebie. A, myślałem, że zacięło. Nie, no oczywiście, nie mamy. Nie mamy, więc myślenie o drabince jest bez sensu. Jeżeli chcemy pokazać się na zawodach, to jaki ten przeciwnik by nie był, czy będzie na początku, czy na końcu, wszystko jedno. Po prostu jeżeli chcemy wygrać zawody, musimy wygrać z każdym, więc stresowanie się drabinką jest zupełnie bez sensu i sprawia, że się stresujemy jeszcze bardziej, no bo nie mamy na to wpływu. Myślenie o przeciwniku. Nie można się skupiać na przeciwniku, na tym, jakie on ma umiejętności, jaki jest dobry, jakie ma tytuły i tak dalej, bo to też sprawia, że się dodatkowo stresujemy. Ja się staram skupiać przede wszystkim na strategii, ale to też jest kwestia całego przygotowania.
przygotowania, bo muszę mieć, nie wiem, no miesiąc, półtora miesiąca przygotowań do zawodów pod kątem strategii swojej, czyli wcześniej się zastanawiam, co chcę robić, jak się przygotować na przeciwnika, który jest dobry w stójce, jak na kogoś, kto dobrze walczy gardą. Mam różne strategie i przed zawodami skupiam się na swojej strategii, skupiam się na swoich mocnych stronach, skupiam się na tym, że jestem przygotowana, bo dobrze trenowałam, bo dobrze jem, bo dobrze jestem przygotowana mentalnie i to jest moment, kiedy właśnie trzeba wzmacniać pewność siebie. Wszystkie rzeczy w stylu, co jeszcze powinnam zrobić, czego nie umiem, jak powinnam obalać, chociaż nie umiem, o tym myślimy po zawodach i w takim okresie właśnie, kiedy jesteśmy w stanie pracować nad umiejętnościami, ale to nie może być bezpośrednio przed zawodami. Czyli pewność siebie, przede wszystkim na to stawiamy. Możemy się ludzi pytać, nie wiem, w czym jestem dobry, czy tam, nie wiem, w jakiej płaszczyźnie jest ze mną ciężko, na przykład swojego sparring partnera i na tym oprzeć strategię i wokół tego się kręcić myślami po prostu przed zawodami. Tak, ja pamiętam, jak miałem jechać na swoje pierwsze zawody 10 lat temu, usiedliśmy w kółeczku jeszcze w poprzednim klubie i trener się pyta, nas każdy się pytał, co macie dobrego, co uważacie swoją dobrą stronę. I ktoś się zapytał, trener się mnie pyta, Łukasz, a ty co masz dobrego? I Andrzejczuk wtedy powiedział, tatuaże. Także tak mi się przypomniało. Tak, i też, że tak dorzucę od siebie dwa słówka, to wydaje mi się, że zbyt częstym właśnie problemem jest to, że ludzie wizualizują sobie w głowie scenariusze, w których sobie nie poradzą. Wiesz, myślę, że to pytanie tego właśnie dotyczy. Sam oczywiście gdzieś o to się zahaczam, gdzieś, a co będzie, jak gość będzie taki, a co, jak będzie walczył tym, a co. I często na przykład swoją walkę przegraną z Mistrzostw Europy w Rzymie usprawiedliwiałam tym, że gościu walczył taką gardą, z którą ja na co dzień nie mam do czynienia. Walczył takim stylem, z którym niestety nie byłem w stanie się przygotować pod taki styl w klubie i to gdzieś się już zakorzeniło w głowie, że wiesz, tego stylu dalej nie ma u mnie w klubie. I to co, jak znowu na zawodach, to wiesz, znowu będzie to usprawiedliwienie? No, także te scenariusze myślę, że odgrywają taką rolę zgubną. Wiesz co, odgrywają, znaczy zależy, no bo jeżeli sobie uświadomisz właśnie, że jest jakaś garda, której nie potrafisz, no to zależy jak do tego podejdziesz. Jeżeli jesteś w stanie jeździć na sparingi do innego klubu, spotykać się z kimś, kto taką gardą potrafi walczyć, no to wtedy dzięki temu będziesz wzrastać, prawda? Ja miałam taką sytuację jeszcze jako purpurowy pas, że miałam walczyć z Ireną na Mistrzostwach Polski w kimonach chyba, jakoś tam, nie wiem, nie było dziewczyn i miałam pójść do kategorii wyżej. No i u nas nikt nie walczył pająkiem, także prosiłam po prostu tych, którzy mieli długie nogi, Gumisia między innymi, żeby tego pająka łapali. No pająka oczywiście jest się trochę łatwiej gdzieś tam poprosić, żeby ktoś to robił, natomiast zawsze są jakieś rozwiązania i te scenariusze mają pewne dobre zastosowanie, właśnie tylko nie przed samymi zawodami. Jeżeli sobie o tym pomyślisz miesiąc, dwa miesiące przed zawodami, to jeszcze jesteś w stanie znaleźć na to jakieś rozwiązanie. Też możesz szukać rozwiązania takiego, żeby się po prostu nie wejść do gardy, czyli luk, usiąść. No. To rozwiąże twój problem. Ciężko, aczkolwiek wiesz, strefa komfortu, tak? Trzeba nad tym pracować. Pracuję. Dobrze, przejdźmy do następnego pytania. Jak poradzić sobie z brakiem agresji oraz brakiem pewności siebie? Koledzy zwracają też uwagę, że nie wykorzystuję wszystkiego, co mam na sparingu. Ostatnio usłyszałam to od kolegi, który wpadł na trening, a normalnie ćwiczy w innym klubie. Wiesz co, no wydaje mi się, że agresja w ogóle jest taki, to jest dla mnie takie pojęcie, które nie jest jednoznaczne, bo kiedyś próbowałam wejść w skórę Tysona po przeczytaniu jego biografii i właśnie chciałam być taka agresywna, gdzieś tam taką stylówę, wiesz, trochę trash talk, trochę coś w tym stylu, jakby tylko wewnętrznie, no nikomu nie cisnęłam oczywiście, tylko w głowie sobie tak to układałam i chciałam być właśnie taka agresywna. I to było w Turku na Mistrzostwach Europy ADCC i po sweepie dziewczyna mnie pięknie złapała w gilotynę i klepnęłam. I powiem ci, że to było bardzo bolesne dla mnie, kiedy właśnie z takiego agresywnego stylu gdzieś tam pompowania ego odklepałam, no to było dużo bardziej bolesne niż gdybym jakby w ten sposób się nie pompowała. Więc ja nie chcę agresji u siebie, jakby chcę pewność siebie i chcę umiejętności, ale dla mnie agresja
nie działa. Wiem, że niektórzy zawodnicy dobrze się czują, kiedy są troszeczkę bardziej agresywni. No i tutaj mogę polecić właśnie, ja mogę tylko opowiedzieć o tym, w jaki sposób się tak pracuje. Właśnie takie wzbudzanie stanu, jak robię z tą Storm, czyli szukasz sobie stanu, w którym się dobrze czujesz i uczysz się go wzbudzać właśnie w wizualizacji. To może być wczucie się w jakąś postać, to może być wczucie się w jakiś żywioł. To też musi być takie integralne z naszą osobowością, czyli to nie może być tak, że no nie wiem, ja ci wymyślę jakąś postać albo ty sobie skserujesz moją, tylko to musi wynikać, nie wiem, z twojego jestestwa, z twojego dzieciństwa, z tego, na co miałeś zajawkę, nie? Więc jeżeli jest ktoś taki agresywny, z kim się możesz utożsamić, no to można próbować się właśnie w niego wcielać. Ale to jest taka bardzo ogólna odpowiedź, no bo to jest dosyć złożone zagadnienie. To praca nad pewnością siebie też wymaga tego, żeby się konfrontować właśnie z różnymi rzeczami, z różnymi przeciwnikami, wychodzić z tej strefy komfortu, jeździć na zawody i tak dalej. I to jakby małymi kroczkami budujemy tą pewność siebie, więc tutaj to też zależy od po prostu od przypadku, bo niektórzy ludzie, nie wiem, no trenują na przykład w taki sposób, że wybierają sobie łatwiejszych przeciwników, no i potem przyjdzie jakiś trudniejszy przeciwnik i ta pewność siebie to gdzieś tam leci na łeb, na szyję, a to też nie o to chodzi. Właśnie chodzi o to, żeby stawiać sobie wyzwania i żeby nie myśleć o tym w ten sposób, że jak przegram, to nie wiem, znaczy, że jestem beznadziejny w jiu-jitsu, tylko po prostu wiedzieć, że to jest proces i najpierw przegrywasz, a potem zaczynasz wygrywać i tak to wygląda. Są momenty rozwoju, zastoju. Jeżeli ten zastój jest za długi, no to trzeba przeanalizować, dlaczego tak jest i próbować po prostu z tego wyjść i przede wszystkim kim się nie poddawać i cały czas cisnąć. Tak, z punktu widzenia technicznego, tutaj dorzucę od siebie dwa złote, dwa grosze, jak to się mówi. Kiedyś też miałem przypadek właśnie takiej osoby, która była bardzo dobra technicznie, bardzo fajnie się ruszała, ale cierpiała na ten brak agresji, może taki brak, może nie to, że brak pewności siebie w walce, dokładnie, nie potrafiła jakby wyegzekwować tego fajnego ruchu, który już tam gdzieś ma właśnie w sparingach i wiesz, to wydaje mi się, że poprzez charakterystykę sportu, jakim jest jiu-jitsu, w którym dajemy możliwość walki z pleców lub z siedzenia na tyłku, żeby ktoś teraz nie pomyślał, że się przypieprzą do siadania do gardła, tak? Ale bardziej naturalną i wywołującą takie leniwe odruchy dla osoby, która zaczyna się uczyć, jest pozycja, w której on siedzi lub leży, wiesz? I tak mi się wydaje, że najprostszą metodą jest uczyć się więcej zapasów i więcej pracy nad tym, żeby walczyć z góry. Wiesz, to daje więcej takiej pewności siebie. Oczywiście zawsze tutaj podaję za przykład zapasiorów, którzy nie mogą oddać pozycji, gdzie leżą na dwóch łopatkach. Oni, wiesz, robią mostki, są ta sprawność fizyczna cała, zresztą to widać nawet na grapplingu, podczas mistrzostw świata, jak wygląda tam walka. Tam jest po prostu cały czas tempo i z technicznego punktu widzenia, jeżeli mogę tutaj coś doradzić oczywiście komuś, to po prostu uczyć się więcej tej walki, gdzie chcecie skontrolować przeciwnika i pracujecie nad balansem, żeby nie dawać się sweepować, a jeżeli już znajdziecie się na plecach, to oczywiście uczymy się też walczyć gardą, aczkolwiek im więcej agresji z siebie technicznie możemy wykrzesać, jeżeli jesteśmy z góry. To jest moje zdanie. No ja też mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o agresję, to skupianie się na punktach jest może też być taką przyczyną braku agresji, bo na przykład walka, nie wiem, przewieziona przewaga do samego końca albo 2-0 i leżenie, no to jest coś, co nas nie uczy takiego agresywnego stylu. Po prostu trzeba stawiać sobie cele. No ja doszłam do takiego etapu, że stwierdziłam, że po prostu koniec właśnie walk, tak jak no stety albo niestety właśnie Lizbonę wygrałam wszystkie walki 2-0, bo to był po prostu sweep i gdzieś tam dowiezienie tego do końca i stwierdziłam, że nie chcę w ten sposób walczyć, że chcę wyjść na wyższy poziom, chciałabym zostać zauważona, nie wiem, może jakieś super fajty, coś takiego i to mnie zmobilizowało do ataków i im więcej atakuję, tym lepiej się w tym czuję, tym więcej szukam rozwiązań. No już Mistrzostwa Europy w grapplingu wyglądały tak, że poddałam większość tych walk, więc po prostu trzeba sobie stawiać też cele, trzeba szukać tej agresji w jakiś sposób. Pytanie, co to jest dla ciebie agresja? Czy to jest właśnie wiesz, zapaśnicza walka, czy to są poddania? Po prostu trzeba sobie też skonstruować właśnie cele i po kolei je realizować. Dobrze. Następne pytanie. Jak radzić sobie z lękiem przed porażką? Jak radzić sobie z krytyką, negatywną opinią innych na nasz temat?
Porany, to też jest... Wiesz co, Luk, ja nie wiem. Nie wiem, czy nam starczy czasu na to wszystko, bo lęk przed porażką może się brać między innymi z perfekcjonizmu. Jeżeli, bo to zależy oczywiście. Jedni chcą być perfekcjonistami, chcą coś wykonać idealnie, chcą być idealnie nauczeni, dlatego nie jadą na zawody, bo zawsze mają poczucie, że nie są idealnie nauczeni. No tylko pytanie, co my tracimy przez to, że nie robimy czegoś, kiedy po prostu nie wszystko jest zgrane. No ja tak miałam z tym podcastem, szczerze mówiąc, dotyczącym pytań, bo chciałam to nagrać w jakiejś takiej super formie i tak naprawdę nie wiedziałam, od czego zacząć. Bałam się porażki w takim sensie, że no chcę zrobić to profesjonalnie i tak bardzo chciałam zrobić to profesjonalnie, że po prostu nie wiedziałam, jak to wszystko zrobić, i dzięki temu, że zadzwoniłeś do mnie, umówiliśmy się na podcast i zaproponowałeś, żeby właśnie odpowiedzieć na te pytania, no to tak naprawdę to było coś fantastycznego, nie? No bo zdjąłeś ze mnie ten ciężar robienia tego perfekcyjnie. Także dzięki, Luke. Ale właśnie to jest coś, co blokuje, bo z drugiej strony mogłabym przecież nakręcić jakiś właśnie, zresztą to tak jest z tymi filmikami, że teraz nakręciłam jakiś filmik, który mi się wydawało, że jest taki trochę na kolanie, bo nie w studiu, nie z jakimś super dźwiękiem, banerami i tak dalej. I gość powiedział, że zajebisty jest ten filmik, że chce więcej, że mi za nie zapłaci, więc zobaczcie, ile straciłam przez to, że chciałam to zrobić tak idealnie. No, jakiś tam ogarniałam sprzęt i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czasami po prostu trzeba coś zrobić tak, jak jest. Trzeba pojechać na te zawody tak, jak jesteś i zobaczyć, bo to spowoduje, że będziesz mógł się rozwijać. To, że się boimy porażki, też może wynikać z tego, że nie jesteśmy po prostu nieprzygotowani. To jest druga strona tego, czyli jeżeli trenujemy dwa razy w tygodniu, a chcemy jechać na zawody, no to będziemy się bać porażki, bo nasze ciało i nasz umysł wiedzą o tym, że nie jesteśmy do końca przygotowani. Ale właśnie, jeżeli będziemy traktować te porażki jako lekcje, no bo dla mnie porażka to jest takie złe słowo, nie? Ono jest tak nacechowane negatywnie, ale przegrane zawody, kurde, przecież to jest taki mind blow po prostu tych rzeczy, których się możemy jeszcze nauczyć. Naprawdę, no nie wiem jak ty masz, nie wiem jak słuchacze mają, jak przegram na zawodach, to jest po prostu taka motywacja do tego, żeby popracować nad tym elementem, który tam nie zadziałał. No coś zajebistego, nie? Tylko trzeba mieć do tego dobre nastawienie. Nam się wydaje, że wszyscy nas, nie wiem, piętnują przez to, że przegramy, a tak naprawdę to guzik to kogokolwiek obchodzi, czy gdzieś wygrasz, czy przegrasz, no. Także nie wiem, czy masz srebro, czy złoto, czy pierwsze miejsce poza podium, czy cokolwiek innego, robisz to tylko dla siebie i o tym trzeba pamiętać, że nigdy się nie uda zaspokoić wymagań wszystkich i nie należy się na tym skupiać. Należy się skupić na sobie, na zdaniu tych osób, które są najbliżej nas i są związane ze sportem, czyli nie wiem, nasz trener na przykład, to jest ważne, nie wiem, no, co on powie po zawodach, prawda, a nie co powie jakiś ktoś, kto komentuje coś na Grappler Info. Zresztą tam pod tym postem z pytaniami też jakiś był komentarz taki negatywny. Powiem ci, że mnie to naprawdę szokuje, jak ludzie potrafią być agresywni i niemili. I dlatego się od tego odcinam. No generalnie nie zwracam uwagi na to, co ma do powiedzenia ktoś, kto po prostu nie chce dla mnie dobrze. To, że ktoś powie, że przegrałam, a nie wiem, powinnam wygrać albo coś, no to nie ma znaczenia, nie? To ja to robię tylko dla siebie, nie dla innych. I wy też musicie o tym pamiętać. Wszystko robicie dla siebie, prawda? Dokładnie. Ja tutaj dam krótką radę od siebie. Polubcie ten stan, w którym jesteście w sztosie. Nie sam fakt, czy coś przywieziecie z zawodów, czy nie. Każde zawody wymagają od was bardzo dużego wkładu, bardzo dużego poświęcenia i dużej ilości pracy. I tak jak ja to teraz widzę, nie ma lepszego uczucia niż ten okres już powiedzmy gdzieś półtorej tygodnia, dwa przed zawodami, kiedy już jesteś w takim ostrym gazie. Nawet kiedy ścinasz tą wagę, oczywiście teraz tak sobie mówię, bo wiesz, tak? Ale nie ma tak naprawdę lepszego tego uczucia, kiedy widzisz po sobie, że naprawdę jesteś w tej dobrej formie, tak? Że to już jest zaraz, że tak naprawdę długą drogę przeszedłeś, że jesteś
że jesteś szczupły, że jesteś, kurde, wiesz, silny, że naprawdę solidnie to wszystko przepracowałeś i że to już zaraz wszystko będzie i ten moment, moment tej ekscytacji. I powiem ci, że żebym miał taki stan myślenia na początku trenowania, tak, to jakby to wszystko się gdzieś inaczej odbywało. Także jeżeli macie możliwość skorzystania tutaj z naszych cennych rad, z mojej i Zosi, to po prostu polubcie ten stan, w którym mocno trenujecie i się po prostu przygotowujecie do zawodu. Wtedy żadna porażka nie będzie wam straszna. Super to powiedziałeś, naprawdę. Sztos przed zawodami to jest to. Tak, to jest najlepsze, Zosiu, prawda? No. Dobrze. I teraz tak, lecimy sobie dalej. Dział technika. Tak. Czasami czuję, że technika pokazywana przez trenera to technika dokładnie dla mnie. Później po kilku dniach na sparingu nie potrafię jej odtworzyć. Jak najlepiej zapamiętywać techniki pokazywane przez trenera? Jak lepiej zapamiętywać? Przepraszam. No, to jest też zależy od tego, na czym się skupiamy, bo niestety wydaje mi się, że era telefonów, era smartfonów uczy nas braku uwagi, rozpraszania uwagi i tego, że możemy robić kilka rzeczy naraz i nam się wydaje, że robimy je dobrze. Otóż tak nie jest. Jeżeli tylko nasza uwaga pokieruje się na cokolwiek innego, no to wtedy zapamiętanie techniki jest znacznie trudniejsze. I to był taki największy przełom w moim powrocie do jiu-jitsu właśnie po ciąży i po skończeniu studiów na temat psychologii sportu. To była maksymalna koncentracja na treningach. No oczywiście trener Radek Turek mówił mi, że myślę o niebieskich migdałach. Ja oczywiście nie wiedziałam, o co mu chodzi, ale jakoś tak było, że jak przechodziliśmy do robienia techniki, to się nagle ogarniałam, że nie wiem, no myślałam o zakupach albo o czymś innym i jakby dużo mniej efektywnie trenowałam wtedy. Natomiast po powrocie 100% koncentracji na treningu, na jakichś takich elementach poszczególnych, tylko ja już jestem też na wyższym poziomie w jiu-jitsu, więc mi jest łatwiej troszeczkę zapamiętać technikę i skupić się na drobnych elementach. Natomiast no myślę, że na sam początek ważne jest to, żeby wiedzieć, do czego się dąży i zapamiętać, nie wiem, jakiś taki jeden ważny element w stylu ułożenie bioder albo chwyt, bo to są rzeczy, które często decydują o wykonaniu techniki. Właśnie jaki jest chwyt, jak ustawić do tego biodra. Także można się skupić na jakichś trzech najważniejszych elementach techniki i w ten sposób próbować ją odtworzyć, ale najpierw spróbujmy ją odtworzyć sami, a dopiero potem poprośmy trenera. I dobrzy trenerzy, w sensie tacy, którzy mają jakąś taką intuicję albo wiedzą, jak uczyć technik, też raczej stosują takie sposoby na pokazywanie technik, że to nie polega na tym, że trener ci pokazuje krok po kroku, jak to robić, tylko zawodnik troszeczkę sam musi pomyśleć. Im więcej będziemy sami myśleć, sami szukać filmów na YouTubie, gdzieś tam tworzyć sobie takie skojarzenia na przykład, że ta technika jest podobna do tej, którą już umiem, że tutaj jest coś podobnego do tego, co już umiem, wtedy też nam będzie łatwiej zapamiętać. Także, a poza tym oczywiście polecam mnemotechniki, czyli to, w jaki sposób lepiej się uczyć zapamiętywać. Jest bardzo duża literatura na ten temat i to się przyda wszędzie, no bo jeżeli nie potrafimy zapamiętać techniki na treningu, to może się okazać, że nie potrafimy też zapamiętać wielu innych rzeczy, a tak naprawdę pamięć, no moim zdaniem to jest kluczowy element w ogóle w naszym życiu, nauki, prawda? Tak, że usprawnienie pamięci to jest też fajny cel na teraz, a są różne aplikacje, różne nawet gry z dzieciakami można grać w takie rzeczy, które usprawniają pamięć. Warto się na tym skupić, ale też warto pamiętać, że są takie rzeczy, które obniżają naszą zdolność do zapamiętywania, czyli marihuana, alkohol, bardzo mi przykro ludzie, ale takie są fakty. Jeżeli to, co powiedziałam na początku gdzieś tam, że jeżeli jesteśmy na lekkim podchmieleniu, to potem lepiej wydobędziemy tą wiedzę, jeżeli znowu będziemy lekko upici, prawda? Więc no, ważne jest też tak naprawdę, ważne jest dbanie o nasz mózg, o to, żeby się dobrze odżywiać, żeby gdzieś tam dostarczać tych substancji, które są potrzebne. Bardzo szeroki temat, ale bardzo, bardzo interesujący. Także polecam mnemotechniki na naukę zapamiętywania. Tak dodatkowo jeszcze. I odpowiednią suplementację oczywiście.
No wiesz co, z tymi suplementami to też tak jest różnie, bo oglądam wykłady naukowców, które mówią, że suplementy pomagają, a potem kolejny naukowiec mówi, że nie pomagają, więc nie mam jakby jednoznacznego zdania na ten temat. No na pewno omega 3, 6 to są takie rzeczy, które gdzieś tam wiadomo, że pomagają, więc można jeść orzechy, można się suplementować, można gdzieś tam jakichś innych źródeł tego szukać. Nie chcę o tym mówić, bo nie jestem pewna, a też nie chciałabym nierzetelnej wiedzy przedstawiać. To jest taka, powiedzmy, moja doktryna, jeżeli chodzi o tą psychologię, żeby to nie był właśnie pseudonauka, tylko żeby to, o czym mówię, po prostu miało jakieś potwierdzenie. Więc tutaj może się wyciszę. O tym wolałabym nie, ja wolałabym się nie wypowiadać, jak to jest. A teraz ja dam tutaj odpowiedź na to pytanie od siebie. Odpowiem od siebie. Według mnie technik nie da się tak łatwo zapamiętać, zwłaszcza na początku, bo na początku przerasta nas ilość, o Boże, ile tego jest, a tak naprawdę stałe trenowanie, regularne, systematyczne przez lata zamyka jiu-jitsu jako koncept, a nie jako techniki. Tak? I to, że potem wyselekcjonujemy sobie tak naprawdę kilka technik, które stosujemy i jakąś tam grę, automatycznie gdzieś tam zamyka nas z tym, że nie, ja też nie pamiętam większości technik. No nie pamiętam. No jakby mnie ktoś zapytał o, nie wiem, trzy sweepy, pokaż wszystkie sweepy z Della Rive, to nie pokażę ich 10. Wiesz, o czym mówię, tak? A to tylko działa w ten sposób, że to nie o to chodzi, żeby pamiętać to wszystko, tylko żeby, powiem anglojęzycznie, just show up, tak? Po prostu przychodź na każdy kolejny trening, to potem nie będziesz musiał tego wszystkiego pamiętać, tylko po prostu będziesz robił to instynktownie, otworzy się tak zwana pamięć mięśniowa, tak? No właśnie powtarzanie to jest coś takiego, co po prostu trzeba robić. Tak naprawdę im więcej powtarzamy ruchu, tym większa szansa, że to zapamiętamy. Też tutaj polecam wizualizację, czyli wyobrażanie sobie tego ruchu, to też pomaga w tym, żeby zapamiętać. Jest bardzo dużo technik takich związanych z zapamiętywaniem, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może już na brief po prostu też zapraszam do rozmowy na ten temat. Na briefkę. Tak. Dobrze. Jest. Zacznę. Następne pytanko. Jak poradzić sobie z poczuciem braku rozwoju? Z poczuciem, że moja technika działa tylko na mniejszych i mniej doświadczonych. No tutaj też może być kwestia wyzwań, prawda? Czyli kogoś może demotywować to, że właśnie mierzy się z kimś, kto jest, ma większe umiejętności i to sprawia, że się blokuje na takie trudniejsze walki. No ja cały czas zalecam to, żeby stawiać sobie wyzwania, żeby gdzieś tam małymi kroczkami iść do przodu i zdarza się, że mamy poczucie braku rozwoju, chociaż powiem ci szczerze, Luke, że ja czegoś takiego doświadczam dosyć rzadko, bo na tyle skupiam się na tym, żeby wprowadzać nowe rzeczy, żeby szukać, żeby oglądać jakieś filmy, żeby jeździć też na zawody, to jest fantastyczne, zawody różnych federacji, bo ADCC sprawia, że się uczę żółwia i dźwigni na nogi i BJJF sprawia, że się uczę techniki kluczy na stopę i gdzieś tam jakiegoś innego rodzaju walki, a grappling sprawia, że chcę się uczyć zapasów i to jest po prostu coś, co gdzieś tam cały czas mnie stymuluje i też polecam to, no bo jest tyle zawodów, tyle właśnie różnych federacji nawet w naszym cudownym kraju, gdzie zawodów, jak wiecie, jest bardzo dużo. I właśnie te wyzwania też powodują, że się rozwijamy, więc może po prostu jakiś ambitny cel, ale taki, który jest do zrealizowania. To może pomóc, a kiedy to osiągniemy, naprawdę satysfakcja jest ogromna i to sprawia, że chcemy jeszcze więcej. Tak. Ja tutaj od razu przypomniało mi się coś takiego, że jak było to pytanie z poczuciem, że moja technika działa na mniejszych i mniej doświadczonych, to przypomniał mi się taki slogan treningowy, który jest oczywiście obecny aż od morza, aż do Tatr, jak ta technika wchodzi mi tylko na ogórkach. Są takie techniki.
bardzo brutalne rzeczy. Ktoś się zapyta, a słyszałaś o tym, o tym? Tak, ta technika wchodzi mi tylko na ogórkach, tak? Więc jakby możecie też się cieszyć w pewnym sensie, że macie jakąś technikę, która wchodzi wam na mniejszych i mniej doświadczonych, ale nie zatrzymujcie się tylko i wyłącznie na niej, tak? Tak jak mówisz, jakby... wiesz, to mi się tutaj kojarzy też to z tak zwanym skalowaniem, tak? To usłyszałem to gdzieś tam od crossfiterów, ten termin, jak skalowanie, tak jak oni jakby narzucanie sobie różnych tam, powiedzmy, poziomów trudności, tak, danego ćwiczenia. Jeśli idziesz na pierwsze zajęcia crossfitu, to nie robisz jakiegoś rwania od razu ze sztangą i 40 kilo, po prostu tego nie zrobisz, tak? I tutaj tak samo, no, mnie uczono od początku, że jeżeli próbujesz aplikować jakąś techniczkę, to robisz sobie ją powolutku, od mniejszych, chudych, białych pasów, niebieskich pasów, sprawdzasz opór, sprawdzasz koncepcję, sprawdzasz sobie tą całą metodę ABC, czyli nie robisz A, to robisz B, B nie wchodzi, robisz C, nie wchodzi C, wracasz do A. No tak to sobie wszystko rozbudowujesz, no jakby nie jest to brak rozwoju, tylko naturalny element gry, no tak jak w poprzednim pytaniu, no wszystko jest częścią drogi. No to, co jeszcze na pewno, przynajmniej w moim przypadku, jest takim po prostu kopem rozwojowym, jakimś, no na taką skalę, że czasami aż jestem w szoku, to są obozy i za każdym razem, jak wracam z mocnych chłopów, no to po prostu to jest jakiś taki przełom w moim jiu-jitsu, są nowe techniki, są nowe rozwiązania, są osoby, z którymi sparuję z innych klubów, no to jest mega doświadczenie i też na pewno obozy, sparingi międzyklubowe to są rzeczy, które pchają nas do przodu, bo czasami techniki, które nam już nie wychodzą na kolegach z klubu, no bo bardzo dobrze nas znają, okazuje się, że całkiem fajnie działają w jakimś innym miejscu, gdzie ktoś po prostu nie jest przygotowany na nasze jiu-jitsu, także testujcie to, gdzie się tylko da. Dobrze, Zosiu, przechodzimy sobie do następnego działu. Dział nazwany mistrz treningu, tak? Czyli jeden z, myślę, tak naprawdę... takich topików, które jest gorąco omawiany, tak, na każdej sekcji od wielu lat. Często słyszy się, że ktoś jest mistrzem treningu, a na zawodach mu nie idzie. Jakie mogą być tego powody i jak pracować, żeby to zmienić? Ach, to jest typowy przykład takiej osoby, której potrzebny jest po prostu trening mentalny, bo jeżeli ktoś ma umiejętności psychiczne, umiejętności techniczne, ma umiejętności motoryczne, no bo zakładam, że mistrz treningu jest, no nie wiem, no po prostu jest mistrzem przez wszystkie walki, a nie tylko przez dwie czy trzy, no to znaczy, że po prostu kiedy się pojawia ten stres, to dzieje się coś z naszym ciałem, co blokuje te umiejętności, więc tutaj jest po prostu potrzebna praca nad psychiką, właśnie nad zbudowaniem strategii, pewności siebie, też nad przeniesieniem troszeczkę tego stresiku z zawodów na trening. Na pewno też potrzebne jest doświadczenie, no bo to, że komuś raz nie pójdzie na zawodach, czy drugi, czy trzeci, to jeszcze nic nie znaczy, prawda? Gdzieś tam trzeba zachować tą wytrwałość i próbować dalej. Ja znam takie osoby, które są świetne na sekcji, a po prostu nie startują i oczywiście one są świetnym obciążeniem dla startujących zawodników, no ale troszkę szkoda, troszkę mi się tam łezka wokół kręci, jak sobie myślę, że to jest taki nasz, wiesz, talent na sekcji, a nie zawojował co najmniej polskiej sceny jiu-jitsu. No a wszyscy zawodnicy mówią o tej osobie, że jest genialna, prawda? Więc no pytanie po prostu... czy gdyby popracował mistrz treningu nad swoją psychiką, no na pewno by się to zmieniło, tylko pytanie, czy po prostu ktoś chce się temu poświęcać, bo też nie każdy chce być zawodnikiem, prawda? Natomiast no tutaj to jest ewidentny przykład taki, że po prostu ta psycha jest do popracowania nad tym. Można zacząć od jakiejś książki, no niekoniecznie, no bo wiadomo, że psycholog, pójście do psychologa też wymaga jakichś tam nakładów. Natomiast można zacząć właśnie od poczytania na ten temat, od pooglądania filmów na temat psychologii i to jest to, o czym ty mówiłeś, Luke, czyli na przykład podcasty z jakimiś zajebistymi zawodnikami, którzy opowiadają o tej mentalnej stronie przygotowania do sportu. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem wywiadu z Buczeczą po Worldsach. To były Worlds chyba, to był 2000
2018 chyba taka była, Masumeci wygrał, Lepri, Buczecza, Pena, Bija. I była seria wywiadów z nimi na Flow Grapplingu. No kurczę, no po prostu oni opowiadali tak fajne rzeczy, Buczecza o tym, że to był jakaś tam presja na tytuł, wcześniej się pojawiała i tak dalej. No niesamowite jest to, jak nas mogą zainspirować gwiazdy jiu-jitsu, ale nie tylko. No i oni tam są z jakiegoś powodu, więc naprawdę warto słuchać o ich przygotowaniach, o tym, jak oni sobie z tym wszystkim radzą. Dokładnie. Myślę, że też dodam dwa słowa od siebie. Naprawdę mamy mnóstwo dostępnych źródeł, które mogą nas inspirować i pchać do takiej codziennej roboty nad sobą, nie tylko na macie, ale też właśnie poza nią. Także korzystajmy z nich, bo nie mamy wcale daleka. Dobrze. Przechodzimy dalej. Teraz pytanie od naszej słuchaczki, bo tutaj widzę rodzaj żeński. Chętnie dowiedziałabym się więcej na temat podejścia mindfulness. Jakie są główne założenia i w jaki sposób można ćwiczyć, aby uzyskać pełne opanowanie? Z tym pełnym opanowaniem może być ciężko. Tak, to jeżeli chodzi o mindfulness, to są techniki uważności, techniki medytacji. To jest, moim zdaniem, mindfulness jest bardzo fajnym kierunkiem, ponieważ no ja to nazywam taki mały reset dla głowy, czyli tak jak robimy, nie wiem, no idziemy sobie na masaż i nasze ciało odpoczywa, to medytacja i uważność to jest taki wspaniały odpoczynek dla naszego mózgu, kiedy pozwalamy sobie na czas, w którym nie myślimy o przyszłości, nie analizujemy przeszłości, nie myślimy o problemach, o tym, co mamy zrobić, tylko po prostu jesteśmy w tej chwili, w której jesteśmy, tu i teraz, i po prostu obserwujemy to, co jest, akceptujemy siebie takim, jakim jesteśmy. Tego moim zdaniem nie ma tak dużo w naszej kulturze, żeby właśnie się akceptować. Raczej jest nagonka na to, żeby być coraz lepszym, coraz więcej zarabiać, nie wiem, tam te wszystkie rzeczy. Dla mnie mindfulness jest naprawdę zajebistym, bo to naprawdę sobie cenię, jest to zajebisty odpoczynek właśnie od tej gonitwy za wszystkim. Bardzo polecam, są fajne książki na ten temat, jakieś tam właśnie medytacje w internecie, no ja sobie z tego korzystam, na razie na takim bardzo, powiedzmy, to jest początkujący poziom, jeszcze nie robiłam żadnego instruktora takiego mindfulness, ale bardzo się nad tym zastanawiam, mi to pomaga, to mi bardzo pomogło na Mistrzostwach Europy w Lizbonie, na Mistrzostwach Europy w Rzymie. Medytowałam, puszczałam te myśli, po prostu sobie byłam w danej chwili, wyszłam bardzo skoncentrowana na walki i uważam, że to jest jedno z narzędzi, które się przyczyniło do mojego sukcesu na tych zawodach. Tak, to ja może tutaj przereklamuję pewien kanał na Spotify, który właśnie korzystam i jest on oparty na mindfulness. Mianowicie nazywa się Mindfulness, jego autorem jest Chodź na słówko, nazywa się. Znalazłem taką playlistę, która tak naprawdę wprowadza w świat mindfulness. Mamy tam krótsze, minutowe, 10-minutowe takie medytacje, które możemy sobie zarzucić przed spaniem w ciągu dnia. Naprawdę polecam wszystkim, znajdźcie sobie na Spotify kanał Chodź na słówko, mindfulness, różne sposoby radzenia sobie ze stresem, różne techniki medytacyjne i nie godzinne, półtorej godzinne, tylko krótkie takie, które nie zajmą wam dużo czasu. Także nie zwlekajcie i medytujcie. Tak powiem. Tak. Dobrze, jest. Następne pytanko. Mam pytanie, jak poradzić sobie z zbyt wielką ambicją, która była wpajana od najmłodszych lat? Czyli tu już wchodzimy w psychologię młodzieży. No tutaj myślę, że głównie praca mogłaby się skupić na nastawieniu, na tym, w jaki sposób no właśnie nastawiamy się do różnych rzeczy, bo jeżeli nastawiamy się na to, że to ma być 100% sukces, że to wykonanie ma być perfekcyjne, no to jest bardzo, bardzo obciążające. Wiadomo, że znaczy to jest takie pytanie, na które chyba najciężej mi z tego wszystkiego odpowiedzieć, bo mam najmniej informacji tak naprawdę, bo taka ambicja może wynikać z jakichś, nie wiem, relacji z rodzicami, z niskiej samooceny, z różnych rzeczy, więc no ciężko mi jest, szczerze mówiąc, na to odpowiedzieć. Jeżeli
jeżeli ta ambicja jest taka, że nas zjada dosłownie i powoduje stres czy taki paraliż decyzyjny, no to też myślę, że właśnie warto skontaktować się po prostu z jakimś specjalistą, bo to jest problem, który może być, mieć po prostu różne podłoża. Nie wiem, Luke, czy tutaj tobie coś przychodzi do głowy, jakaś złota rada? Złota myśl się na Luka. Wiesz, to też przez moment przeszło mi dokładnie to samo, przez myśl, że jeżeli pozwalają na to po prostu jakieś tam nakłady finansowe i po prostu możliwości, to nie bać się skorzystać ze porady specjalisty. Ja wielokrotnie podkreślam to, że umiejętność pracy ze specjalistą, z psychologiem, to też jest umiejętność, która nie przychodzi od razu. To też trzeba wypracować, to też nie jest łatwe, aczkolwiek jakby ulepszanie się w tym, im bardziej się otworzymy, to naprawdę robi niesamowicie dużą pracę. Niektórzy, wiesz, zawsze wątpią w pracę psychologów i mówią, co ja tam pójdę, to zwłaszcza na kanapę mu powiem albo mu nie powiem. Nauczyć na jakby umiejętność pracy ze specjalistą, jeżeli chodzi o psychologię, też jest umiejętnością do zgłębienia. To nie jest tak, że to przychodzi łatwo, ale daje bardzo wymierne efekty, także to moja rada. Po prostu. Wiesz co, ja ci powiem, że mnie zaskakuje. Mi się wydaje, że psychologia sportu jest troszeczkę inną dyscypliną niż psychoterapia, że to też jest tak, że ludzie tak się jarają swoim rozwojem, tym co mogą, tym, że odkrywają sami siebie, że powiem ci szczerze, że ja nie czuję w ogóle bloku, ale wiadomo, że do mnie też trafia ktoś, kto podjął decyzję, że chce skorzystać z takiej pracy, więc może po prostu moje doświadczenia są inne, no bo nikt nie bierze kogoś na siłę i nie wysyła na te spotkania, nawet jeżeli to są dzieciaki, które trafiają do mnie, nie wiem, no, przez wskazanie trenera albo rodzice wpadają na taki pomysł, no to od samego początku tak naprawdę ta współpraca się bardzo fajnie układa, ale to właśnie dlatego, że pracujemy, to się nazywa tak, że pracujemy na swoich zasobach i po prostu mamy radochę z tego odkrywania swoich ograniczeń, manewrowania różnymi procesami, które prowadzą do tego, że po prostu łatwiej nam żyć. I te ograniczenia gdzieś tam znikają i można się skupić na naprawdę fajnych rzeczach. Okej. Zosiu, ostatnie pytanie na dzisiaj. Ostatnie. Dobrnęliśmy. Tutaj tak przez moment miałem wrażenie, jakby moja dziewczyna wysłała to pytanie. problem będzie dotyczył, znaczy problem, pytanie dotyczy wszystkich tych trenujących par. Zanim jeszcze przyjdę do pytania, to generalnie bardzo się cieszę, że jest coraz więcej takich przypadków, w których jedna, powiedzmy, z osób z pary zachęca tam kogoś, żeby pójść na trening. Najczęściej jest to chłopak, tak, który zachęci swoją dziewczynę, żeby poszła, albo poznają się na macie i z tego potem wychodzą związki. Super. Uważam, że może być z tego naprawdę fajnie generalnie, jak ludzie dzielą ze sobą pasję, to na pewno, aczkolwiek wiem, że to też nie jest recepta na wszystko i bądźcie tego świadomi. Tak? I teraz tak, pytanie brzmi, jak trenując w tym samym klubie nie przenosić emocji z maty na życie prywatne? Trenując z narzeczonym wkradają się negatywne emocje. Co robić? Co robić? Przestać trenować razem? Na macie chcę być odbierana jako osobna jednostka, a nie jako dziewczyna. Czyli tu generalnie tak... No generalnie jest jeszcze ten fragment tutaj w pytaniu, bo jest tak troszkę napisane, że sparując z obcą osobą, z którą nie mam powiązań emocjonalnych, nie mam problemu, że ktoś jest ode mnie silniejszy albo mnie podda, a trenując z narzeczonym wkradają się negatywne emocje, tak? Czyli temat znany. Tak, wiesz co, znaczy ja szczerze mówiąc nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo wszystkie dziewczyny, które mają chłopaków na macie, mają ten sam problem, że nie lubią z nimi walczyć. I coś jest takiego, że kiedy ja walczę z Watsonem, to po prostu czuję się mniej komfortowo niż walczę z kimkolwiek innym, ale wydaje mi się, że Kuba też ma taki dosyć brutalny styl walki. A ja właśnie nie do końca jestem, to nie jest mój styl, taka walka jak on walczy. I jeżeli mogę wybierać, to po prostu z nim nie walczę, bo właśnie to powoduje konflikty. Do teraz jesteśmy skazani na to, żeby ze sobą ćwiczyć i się po prostu dostrajamy do siebie, ale to jest też tak, że no, myślę, że właśnie coś fajnego z tego wyniknie, dzięki temu, że ja mam teraz ogromną szansę
szansę skorzystać z jego umiejętności, a Kuba się uczy, jak się ruszać tak, żeby po prostu nie zrobić mi krzywdy, no bo po prostu no, jego siła jest na tyle dominująca, że wiem o tym, że mógłby mi zrobić krzywdę, więc na pewno jedna sprawa to jest to, żeby mężczyzna miał świadomość swojej siły i świadomość tego, że jeżeli stosuje po prostu fizykę przeciwko kobiecie, no to on się też nie rozwija. U nas też Radek robi taki no bardzo fajną robotę, jeżeli chodzi o dziewczyny, bo no muszę powiedzieć, że na naszej sekcji praktycznie każda laska ma tytuł mistrzyni Polski. Dziewczyny są bardzo dobre, bardzo dobre. To jest po prostu niesamowite, że co kolejna gdzieś tam się wkręca w te treningi, jedzie na zawody, przywozi złoty medal. Więc na pewno nasza sekcja jest bardzo silna, jeżeli chodzi o kobiety, ale trener stoi i mówi chłopakom, co mają robić. W takim sensie, że na przykład jeżeli ktoś się przelewa z dziewczyną, no to ja nie korzystam z takiego sparingu. Jeżeli ktoś, wiesz, sobie odpoczywa przed walką z gumisiem albo nie wiem, no nie chce się na mnie położyć, no to ja z tego nie korzystam, on z tego nie korzysta. Radek tak w specyficzny sposób ciśnie, że facet ma, walcząc z dziewczyną, ma się bardzo dużo ruszać i przez to drillujesz sobie techniki, uczysz się szybkości, ale no, jeżeli się na mnie położysz, no to nikt z tego nie skorzysta, także też jest jakiś tam duży nacisk na to w klubie i wydaje mi się, że to nie jest wcale takie łatwe i tego się po prostu trzeba nauczyć. No, mam takie doświadczenie, Max Lindblad, rudy ze Szwecji, chłopak Eliny, która jest aktualną też mistrzynią świata brązów, dostała czarny pas, wygrała teraz też Lizbonę na brązach, więc taka naprawdę super para też, jeżeli chodzi o jiu-jitsu. No, Max się rusza tak lekko, on jest, no, walka z nim jest niesamowita, bo jest świetny technicznie, natomiast właśnie w żaden sposób nie wykorzystuje swojej fizyki i wiem, że oni ze sobą dużo trenują, dużo walczą, oczywiście Elina się złości, że go tam nie może dopaść, ale to nie jest taka jakby pretensja o to, że on wykorzystuje siłę albo ciężar w walkach z nią i wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób, w jaki mężczyzna może walczyć, a dziewczyny, no słuchajcie, właśnie to, że walczycie z kimś innym niż wasz chłopak, sprawia, że jakby nie protestujecie i jeżeli ktoś wam usiądzie na głowie, to się nie złościcie na kogoś obcego, no bo troszeczkę nie wypada, natomiast jak siądzie mi na głowie mój własny chłopak, no to od razu leci, wiesz, pocisk, foch i nie wiadomo co. I jeżeli tego sobie nie ograniczymy, no to te treningi nie będą miały sensu, bo po prostu będziemy się cały czas kłócić. Czyli tutaj na pewno trzeba się dostosować do siebie, trzeba o tym rozmawiać i po prostu troszeczkę schować te emocje związane z tym, że to jest nasz chłopak, nasza kobieta, bo pamiętajmy, że po prostu mamy zły dzień, to na kim się rozładujemy? Nie na naszym szefie w pracy, bo nie można, tylko na kimś, kto jest pod ręką, więc na tym warto się skupić, żeby pracować nad emocjami i nad komunikacją, nad tym jakby gdzie jest środek między kobietą a mężczyzną w jiu-jitsu i to wcale nie jest łatwe, wymaga doświadczenia, wymaga naprawdę dużo, dużo pracy, ale ja widzę progres, bo na początku nawet jak na zawody po prostu jeździliśmy, to właśnie rozładowywaliśmy się na sobie nawzajem. No i potem odkryliśmy, że im bliżej jest zawodów, a my obydwoje startujemy, no to po prostu pojawiają się konflikty, które nie wynikają z tego, że my się, nie wiem, do siebie coś mamy, tylko po prostu mamy nagromadzone emocje i stres związany ze startem i automatycznie rozładowujemy to na sobie. I z taką wiedzą można gdzieś tam spróbować po prostu zapanować nad tym. I tam, gdzie teraz, nie wiem, no mam ochotę warknąć, to po prostu tego nie robię, bo wiem, że Kuba też się stara, żeby na mnie nie usiąść albo na mnie nie spać, jakoś tam nie zrobić mi krzywdy, no więc po prostu trzeba szukać tych kompromisów, ale ciężki temat i wydaje mi się, że wszystkie pary się zmagają, większość tych, które ja znam, po prostu się zmagają z takim problemem. Tak. Prawda, tak, Luke? Zgadzam się. Ja chciałem tylko tutaj mały apel do wszystkich babeczek trenujących. Pamiętajcie, że wybrałyście naprawdę bardzo trudny i wymagający sport. Większość, że tak powiem, kobiet miałaby naprawdę bardzo wielkie ograniczenia do tego, żeby uprawiać tak kontaktowy sport jak jiu-jitsu, dlatego bardziej popularne jest wybieranie jakichś tam sportów stójkowych i kreujących większy dystans. I tak naprawdę to, że to trenujecie, jest bardzo, bardzo wielką rzeczą. I na tym się skupcie.
Na tym się skupcie, rozwijajcie się, jesteście najlepsze i bardzo was lubimy za to, że trenujecie i tak się to wszystko fajnie rozwija. To tak ode mnie na koniec. O, to słodkie, miłe. Lubię. Dobra. Zosiu, dobrnęliśmy do końca z naszymi pytaniami. Ja jeszcze tutaj chciałem wtrącić od siebie na koniec. Otóż mój kochany tato wczoraj miał 52 urodziny i zapewne będzie nas słuchał. Wczoraj co prawda składałam mu życzenia, aczkolwiek dziś chciałam mu złożyć publicznie na antenie. Nigdy nie miałam okazji tego robić, więc też jest to dla mnie pewien debiut. A więc tato, raz jeszcze długiego, szczęśliwego i zdrowego życia, aczkolwiek jeżeli chodzi o to zdrowe życie, to mógłbyś się bardziej postarać, prawda, Zosiu? Tak, przede wszystkim wszystkiego najlepszego, piękny wiek, tak. Cóż mogę powiedzieć, no mój tata też nie jest tak bardzo zaangażowany w dbanie o siebie, a myślę, że warto, że zawsze jest dobry moment na to, żeby zaangażować się w aktywność fizyczną, bo robimy to nie tylko dla siebie, ale też dla naszych bliskich. Po prostu im dłużej jesteśmy w dobrej formie, tym całej rodzinie żyje się lepiej. Pięknie. Pięknie, Zosiu. Dobrze. Zosiu, dziękuję ci serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję ci, pozdrawiam tatę i dziękuję, że wytrwaliście, bo chyba to był całkiem długi podcast, co Luke? Tak, bardzo długi. Ja jeszcze na koniec chciałbym przypomnieć o profilu Wolna Mata Podcast na portalu patronite.pl, który możecie wspierać finansowo, oczywiście nie za darmo, są tam profity dla patronów kanału, także mam nadzieję, że z biegiem czasu to się rozkręci. Uprzedzam, że nie zbieram na nowe BMW, ani na mieszkanie, tylko na jakieś tam sprzęty i oczywiście na ruchy. Także odwiedzajcie patronite.pl. Moim dzisiejszym gościem była Zosia Szewernowska. Dziękujemy wszystkim. Dzięki, Luke. Pozdrawiam. Pozdrawiam.